Z uwagi na długość trwania materiału, dla Waszej osobistej wygody, podzielony on został na rozdziały. Spis rozdziałów oraz minuty, w których się zaczynają, zamieszczony jest w opisie poniżej. Wracaj do nas, kiedy tylko zechcesz. Życzymy miłego seansu. Waldenburg. Uważane za jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Niegdyś potęga przemysłowa, dziś centrum oświaty i prężnie rozwijającej się turystyki. Swoją niebywałą aurą przyciąga do siebie wielu ludzi, miłośników architektury i historii oraz osoby łaknące wypoczynku i rekreacji. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że podczas II wojny światowej miasto te zostało owiane niejedną tajemnicą. Jedną z nich jest istnienie legendarnego Złotego Pociągu. Tajemnice należą do tych rzeczy, które kochamy. Jednakże bardziej od tajemnic kochamy prawdę. By przybliżyć się do prawdy i rzucić trochę światła na całą sprawę, nasza ekipa postanowiła wyruszyć w daleką podróż na sam kraniec Polski. Fragment wzgórza Niedźwiadków, znajdującego się na wschód od wałbrzyskiego centrum, owiany jest złą sławą. Dzieje się tak ze względu na znajdujące się na nim mauzoleum, które od lat wprawia w zakłopotanie lokalne władze. Choć stanowi zabytek oraz miejsce o wyjątkowej atmosferze, nie jest zbyt rozchwytywany zarówno przez mieszkańców Wałbrzycha, jak również i zwiedzających te strony. Plotki głoszą, że tylko dwie szczególne grupy ludzi uczęszczają w to miejsce. Jedną z nich reprezentujemy my. Mauzoleum zostało stworzone z inicjatywy Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi, by upamiętnić poległych żołnierzy. W gruncie rzeczy było miejscem oddawania czci nazistowskim ideom. Totenburg jest ostatnim tego typu obiektem, jaki się zachował. Wszystkie inne zostały zniszczone przez Rosjan. Za czasów swojej świetności przesycony był ezoteryczną symboliką, z którą tak ochoczo sympatyzowali naziści. W centrum dziedzińca mauzoleum znajdowała się kolumna, na szczycie której płonął wieczny ogień. Źródła podają, że pewnego dnia ktoś odciął gaz docierający do mauzoleum, gasząc tym samym ogień Totenburga. Podczas nocy, której miało to miejsce, wielu Niemców popełniło samobójstwo w strachu przed Rosjanami. Plotki głoszą, że po dziś dzień neonazistowskie ugrupowania odwiedzają to miejsce, by oddawać hołd ich poległemu wodzowi. Thank you.
Często słyszy się o tym, jakoby niemieccy okupanci wykonywali na terenie Wałbrzycha tajemne, podziemne konstrukcje. Odkryto wiele takich miejsc, chociażby przekształcane na schrony przeciwlotnicze, podziemia znajdujące się pod Ptasią Kopą, podziemia pod wzgórzem Szubienicznym czy te odnalezione pod Zamkiem Książ. Tunelami mieszczącymi się pod Zamkiem Książ miał rzekomo podróżować Hitler w swym owianym sławą złotym pociągu. Na terenie Waldenburga znajduje się miejsce, które swoją historią jest w stanie potwierdzić nasze spekulacje. Liczące ponad 1600 metrów, stanowią najdłuższe w Polsce zabytkowe tunele linii kolejowej, biegnące pod wzgórzem Świerkowa Kopa. Obydwa bezimienne, nazwane datami swego powstania, wykorzystywane były przez Niemców do zapewnienia bezpieczeństwa ich pociągom, by tunele zdały egzamin wytrzymałości, co pewien odcinek wzmocnione zostały żelbetonem w celu ułatwienia obrony w razie ewentualnych ataków. Na wypadek dłuższego pobytu w ukryciu, dla zapewnienia mobilnym sztabom dowodzenia łączności ze światem, do wnętrza zostały doprowadzone przewody energetyczne i linie telefoniczne. Niektórzy zapaleńcy historyczni snują teorię, jakoby tunele były powiązane z istnieniem stacji nadawczej Rudiger, mającej rzekomo znajdować się ponad tunelami. Świadczą o tym odnalezione na wzgórzu sztolnie. Niezależnie od tego, czy jest to prawda, wiemy już, że przedstawiciele III Rzeszy dysponowali, można by rzec, wielką fantazją i sporą dawką kreatywności. Wałbrzych, choć stanowi wspaniałe miejsce, odwiedziliśmy go w momencie, kiedy spowity był zimną, deszczową aurą. Z początku zdemotywowani jej obecnością, straciliśmy wiarę w to, że uda nam się zebrać satysfakcjonujący materiał. Jednak po kilku ujęciach przypomniało nam się, że to przecież tylko deszcz. Dokładnie ten sam deszcz, który pozwala rosnąć cierniom na bagnach, jak i kwiatom w ogrodzie. Podbudowani tą ideą, postanowiliśmy przestać narzekać i uczynić z deszczu naszego sprzymierzeńca. Fajne jest to, że niby wielki złoty pociąg, wiecie, wielka sensacja na skalę krajową, w radiu się słyszało tylko o złotym pociągu albo o uchodźcach, a teraz stoimy w tym miejscu i dosłownie kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, pod naszymi stopami pod ziemią coś się kryje, jakimiś georadarami porobiono parę zdjęć i dlaczego jeszcze nikt tego nie rozkopał? Przecież gdyby to chodziło o coś innego, no to już dawno by to było wybebeszone. Pozwolenie, no może zobacz, co tu biegnie.
tą linię do napięcia, jakieś inne pierdoły. Cokolwiek oni tam wynaleźli pod tą ziemią, pozostanie to tajemnicą jeszcze przez długi czas. Te zdjęcia zostały wykonane w ubiegłym roku. Do tej pory jeszcze nikt nawet nie przybył odpady. Prawdziwy i całkiem jeżdżący i nieukryty i nawet nie złoty, ale jedzie. Złote i skryt gdzie? Złoty! O, jaki patent! Prawdziwy złoty patent. Chłopaki, znaleźliśmy go! Widziałeś? Radli! Thank you.
Niegdyś spełniająca powierzone jej funkcję budowla, na zlecenie monarchy przekształcona została w obiekt zaspokajający pewną mroczną potrzebę. Ruinę lustr było tematyką, która pojawiała się na malowidłach artystów na przestrzeni wieków. Istnieją ludzie, tacy jak my i nam podobni, którzy czują wewnętrzną potrzebę doświadczenia ruiny, przebywania w jej objęciach, bliskiego kontaktu z nią. Można śmiało stwierdzić, że to właśnie zjawisko ruiny lustr spowodowało powstanie hobby, jakim jest urban exploring.
Okej, dobra. Drugi dzień zdjęć skończony. Znajdujemy się teraz w małej, fajnej restauracji, gdzie doładujemy baterijkę na drogę powrotną do naszego rodziwego Ciechanowa. Była to niezwykła wyprawa. Po prostu pomijając już sam klimat i same te miejsca, to co jest dla mnie najważniejsze, to to, że paczka moich przyjaciół, najukochańsze duszyczki mojego życia są teraz ze mną. W ogóle z chłopakami rdzenna ekipa. Takie spotkanie od ponad półtorej roku ma pierwszy raz miejsce. Jest jeszcze coś bardzo istotnego, co chciałbym teraz tutaj nadmienić, bo jest z nami Michał. Michał, który pierwszy raz w życiu po pierwsze był z nami na takiej wyprawie i przedsięwziął tak duży wysiłek i cały czas podnosił wszystkich na duchu i odwalał swoją robotę zajebiście. I można by powiedzieć, że większa część jego wkładu będzie widoczna na całym materiale. W związku z czym, jeżeli Michale chcesz, to jest otwarta furtka i możesz stać się pełnoprawnym członkiem naszej ekipy. Jeśli jest, to jak najbardziej. No to witamy. Siema. Stawiaj wódkę. Dobry dzikus. O, jeszcze z mistrzem na koniec. I nie boimy się ani deszczu, ani wałbrzyskich dróg. Ani Wałbrzycha. Ani ludzi w Wałbrzychu. To nie znaczy, że chcemy tu wracać. Nie. I na szczęście człowiek w swojej wielkiej mądrości wymyślił coś takiego jak wideo i mamy wszystko nagrane i już nie musimy tu wracać. To dojechało. I nie musimy już tu wracać, całe szczęście. Także teraz tak, czekamy na jedzonko, odpoczywamy i to byłoby w sumie na tyle. Kto odpoczywa, ten odpoczywa. Jeszcze teraz odpoczywamy. Okej. Good. To byłoby na tyle. Każdy przedstawiciel ekipy Remains of the Past jest zatwardziałym graczem gier wideo. Od prawie dwóch dekad obserwujemy zmiany, jakie zachodzą na rynku gier rozrywkowych i zadziwia nas fakt, jaką moc w tej dziedzinie posiadł nasz kraj. Teraz z ogromną dumą i my możemy dołożyć naszą skromną cegiełkę do potężnego muru polskiego game devu. Zrealizowanie tego materiału nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność firmy Artists Entertainment, którego zwierzchnicy wyszli z założenia, że nasza działalność godna jest wsparcia. Polska dopiero się rozkręca. To, co świat zobaczył do tej pory, to niespełna wierzchołek góry lodowej. Każdego, kto zainteresowany jest wspieraniem polskiego game devu, zapraszamy do odwiedzenia strony Artist Entertainment. Link znajduje się w opisie filmu poniżej. Serdecznie dziękujemy i do następnego razu. Piona!